Dzisiaj to jest wyjątkowy dzień. Mimo tego, że w ciągu 18 miesięcy udało nam się wybudować aż 14 boisk, wydaliśmy na nie 4,5 miliona, ale to jedno jest wyjątkowe, ponieważ jest ono wybudowane z inicjatywy Kamila Glika. To dzięki jego wsparciu, również finansowemu, bo dołożył 150 tysięcy do tej inwestycji, to boisko powstało. 155 tysięcy kolejna kwota to dotacja z Ministerstwa Sportu i 361 tysięcy finanse miasta. I wreszcie finał, tłumy mieszkańców cieszących się z tego, że właśnie to boisko będzie tutaj uruchomione. Mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy będą korzystać i dzięki temu, że Kamil będzie takim patronem, to wyrośnie kolejny zawodnik tak sławny jak Kamil Glik. Bardzo się cieszę, że udało nam się coś takiego fajnego tutaj stworzyć, bo na pewno to osiedle zasługuje na to, żeby też było takie normalne boisko, jakie są w innych częściach tego miasta. Także też podziękowania dla pani prezydent, dla Urzędu Miasta, że w sumie bardzo szybko nam udało się gdzieś tam osiągnąć jakieś porozumienie i coś takiego stworzyć. Także na pewno tutaj Urząd Miasta zrobił fajną sprawę i mam nadzieję, że to boisko będzie służyło przez wiele lat dla tych wszystkich dzieciaków, dla tych wszystkich pokoleń, które na tym boisku będą grały. Kamil jest taką osobą, która mimo sukcesu jest bardzo prosty, otwarty i sercem związany z Jastrzębiem. Zawsze angażował się, angażuje i na pewno będzie angażował się w kolejne inicjatywy, które będą ze strony mieszkańców miasta, ale również te z jego inicjatywy. Ja się cieszę, że oni będą mieli łatwiej. My graliśmy na troszkę innym boisku. Dzisiaj na pewno, tak jak powiedziałem, jest już w mieście kilka tych boisk i na pewno te warunki na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10-15 lat, jeśli chodzi o warunki do rozwoju dla młodzieży, są na pewno nieporównywalne. Także no nic, mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie będzie tym dzieciom pomagało w rozwoju.